Później mówiono, że człowiek ten przypłynął od północy i nazywał się Dominik. Mówiono też, że płynęły za nim dwa pokurcze. Stworzenia tak spaczone i zdeprawowane, że nazwać je musiano imionami piekielnymi i przeklętymi, wykreślanymi ze wszystkich świętych ksiąg. Mówiono o nich Trójca, Nieczyści, Amigos. Tworzyli piękno i mieli słuszność. Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni. Witajcie, to jest 37. odcinek podcastu Niezatapialni. Przedstawcie się. Drodzy słuchacze. Nie, wy, którzy tu siedzicie. Nazywam się Iga Ewa Smoleńska. Witaj. Gram w gry. A ja nazywam się Tomasz Strągowski. Również witaj. Ja nazywam się Kuba i będę tutaj troszeczkę mówił, bo nikt inny nie chciał przyjść. Albo nie mógł. Nie jest tak, że nikt inny nie chciał przyjść, po prostu bardzo cenimy sobie twoją opinię, dlatego kiedy nikt inny nie chce wygłosić swojej, to zapraszamy ciebie. Z pewnością nie. Będziemy w dzisiejszym odcinku rozmawiać przede wszystkim o gigantycznej aferze, która wstrząsnęła światem gier. Jak jest on długi i szeroki. Czyli kiedy będzie Half-Life 3? Czyli o tym, że, tak, znamy premierę. Że Peter Molyneux udzielił wywiadu, który zaczyna się od pytania, czy jesteś patologicznym kłamcą? Tak. I on na te pytania odpowiada i nie ucieka. Bardzo długo odpowiada na te pytania. Tak, no właśnie, ja kartkowałem teraz to, co wydrukowałeś, to jest ze 20 stron tego wywiadu. Generalnie, jeżeli przekleisz wszystko razem z całego wywiadu, łącznie z takimi moimi zdjęciami, które tam są, to w Wordzie, w takim formacie, jakim ten, to jest 27 stron. Więc i on się przez 20 stron tłumaczy z tego, że nie zrobił on gry? On robi różne rzeczy, o czym ja mogę powiedzieć. Są ludzie, którzy się w poście na forum nawet nie tłumaczą, że nie skończyli gry. Ja ci powiem, że to się czyta jak taką nowelkę. taką troszeczkę tam jest troszeczkę takiego... Cii, bo zaraz to podchwyci i zacznie robić, wiesz, zbiórkę na Kickstarterze na nową grę. Taki lekki kryminał, nie? Takie trochę science fiction. To jest jedna odsłona tylko? To jest jedna odsłona, czy to jest galeria? To jest, słuchaj, jedna odsłona. To jest jedna na jednym widoku. To nawet nie jest podzielone, co więcej... Nie kończy się scroll na myszce, nie? Nie, ale co właśnie więcej, tak scrollujesz i tak masz takie... bo w połowie, znaczy w jednej trzeciej ekranu, co i tak to jest bardzo długie, zaczyna się komentarze. I te komentarze często cytują cały akapit, więc to jest w ogóle najdłuższa strona i to ma... Jak dochodzisz do komentarzy, to jest takie, oh boy. Teraz gówno uderzę w wiatrak. Tak, drugi nasz temat dzisiejszy to będzie mały fakcik śmieszny, że nowy Mortal Kombat X, on się będzie nazywał, ponieważ poprzedniej był Mortal Kombat 1, to teraz jest Mortal Kombat 10, to tam nie ma sens. No, Mortal Kombat X nie będzie miał wersji demo i spróbujemy się zastanowić, co się stało z wersjami demo. I a kolejny temat, jako że naprawdę już okazuje się, że bardzo dawno nie rozmawialiśmy o Assassin's Creed. Ja mam takie przypomnienie na telefonie, że tam tak, o Boże, i to wyskoczyło tak, od 3 miesięcy nie rozmawialiście o Assassin's Creed. To porozmawiamy o Assassin's Creed, ponieważ coraz bardziej rzeczywisty wydaje się film z... Tak? Cieszysz się, bo to jest adaptacja trójki. Nie. Jak to nie? Znaczy... Na pewno będzie. Ze statkami i w ogóle z bieganiem po lesie. Wątpię bardzo, żeby na pewno. Wątpię bardzo, żeby to była adaptacja trójki, ponieważ chyba już dawno wyszliśmy z tego okresu w kinie amerykańskiego kina, kiedy Indianie byli tematem takim chodliwym. To były jakieś tam lata 90. To była jakaś Dr. Queen. Byli, tak, była Dr. Queen, byli tańczący z wilkami i tak dalej i wątpię, żeby te czasy wróciły. Więc byłaby to dla mnie bardzo dziwna decyzja. No ale zacznijmy od wielkiego meltdowna. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać. Właśnie tak, jak ale właściwie nie mieliśmy mówić to jest o performance, wywiadzie, tak. Tylko o kilku rzeczach tam jeszcze powiązanych. Chcemy po pierwsze mówić, po pierwsze powiemy o wywiadzie, o Iga go za chwilę streści. Po drugie jeszcze, chcemy wam powiedzieć, że Eurogamer... Net, czyli że ten prawdziwy Eurogamer, napisał z kolei bardzo ciekawy artykuł o człowieku, który, nie wiem czy pamiętacie, ale jak Peter Molyneux ogłaszał swój ostatni projekt, który zrewolucjonuje gry, czyli Cube, to tam Curiosity. Taki... Curiosity, przepraszam. Cube to tam był. No ale Cube był, no właśnie, w środku. Taki film też był. Tak. Był też. I była taka sonda kosmiczna, Curiosity, znaczy nie sonda, tylko chodzik.
Ja, bo to była w każdym razie ten człowieczek, on miał 18 lat, kiedy wygrał Curiosity. To było 2 lata temu chyba. Tak, nie? Zostało mu obiecane wszystko, zostało mu obiecane, że będzie bogiem bogów dosłownie. Nie, po pierwsze zostało obiecane, i że to nie było tylko wszystkim, tylko że ta osoba, która wygra, zostanie jej życie odmienione, bo to było takie. No, ale. No jakby ja się zgadzam, że to, co mu zostało obiecane, gdyby zostało zrealizowane, to byłaby odmiana życia. To bym się, zgodziłbym się z tym, że Molino nie okazał się jakimś strasznym kłamcą. No bo mieli z niego uczynić boga bogów, czyli że człowieka, który ma realny wpływ na to, jak wygląda ten świat Godusa multiplayerowy, a po drugie miał otrzymać 1/10 zysków, co przy założeniu, że... Nie 1/10 zysków, miał otrzymać jakiś procent na samym początku było, w czasie, kiedy będzie tym bogiem bogów. Było powiedziane, że nie będzie zawsze. A to on nie jest w ogóle... Aha... Tylko, że dopóki to, on... To w ogóle jakieś no właśnie, on nie może być bogiem bogów, jak na razie, bo nie ma tej funkcji boskość. Jakby zaimplikowanej. Tak. No ale co, ja i później bogiem bogów i co? I przyjdzie jakiś, nie wiem, półbóg bogów i go wezwie na pojedynek? Znaczy tam jest... Ja nie wiem, jakie warunki mogą być spełnione, ale generalnie z tego, co zrozumiałam, czytając te wszystkie rzeczy dookoła tego, on może stracić ten status. W jaki sposób mógł go stracić, nie wiadomo, bo jeszcze nie ma tego trybu, więc ciężko jest teraz mówić o zasadach. Najprawdopodobniej może go nie być, tak. Nazywał się Brian Henderson, tak swoją drogą, ten człowieczek. Pozdrawiamy. Nie martw się, chłopaku. No podobno nawet nie jest jakimś tam zagorzałym graczem, tak. Więc nie wiem, czy nas słucha. To jest w ogóle bardzo fajny artykuł, bardzo go polecam na Eurogamerze. On jest przetłumaczony też na polskim Eurogamerze. Podobno jest słabo przetłumaczony, ja nie wiem, bo czytałem oryginał. Ale to jest bardzo fajny artykuł, bo to jest artykuł, który nie tylko pokazuje tą historię, która jest sama w sobie bardzo ciekawa, ale jednocześnie pokazuje taką osobę z zewnątrz tego świata growego, które nagle dostało się w sam środek tego shitstormu growego. Ja, która w ogóle nie wiedziała, kto to jest Molinie. On tak, on się wydaje bardzo zdziwiony przede wszystkim tym, co się dzieje dookoła. On jest tak... On trafił po prostu w taką... furę zupełnie niesłownych, wściekłych ludzi w ogóle dookoła tego wszystkiego. Zaczął być w ogóle... On jest tam już drugi raz celem, nie? Tak naprawdę. I tak on za bardzo nie wie, co ma o tym myślić, on nie wie, co ma z tym zrobić i tak... Przyszedł jakiś koleś i powiedział, że odmieni jego życie, a później przestał odpisywać na maile. Zabrali go na imprezę, na której nikt z nim nie rozmawiał. Przecież zabrali go do studia, gdzie nikt z nim nie rozmawiał, tylko zawsze założyli słuchawki, kazali grać w coś. On w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Ale fajne, bo on jest na tyle miły, że mówił, no nawet fajna była ta gra. To mówię, że tam, ale że grał w nią zdecydowanie dłużej, niż by normalnie w nią grał, bo nie chciał im robić przykrości, nie? Że tam nie chciał sprawiać problemu. I tak like, what, tam typie, co ty robisz w tym świecie, nie? I jak się go pytają, co on teraz tym czuje, to tak myśli, że like, I don't care, like, whatever. No ale widzicie, mógł nie stukać w ten ekran, no. No mógł. Nie było to nie zamieszania. Tak, tylko że on był właśnie takim bardzo dobrym targetem na to wszystko, bo on był człowiekiem, który nigdy o niczym nie słyszał. Usłyszał tylko o tej obietnicy, że ludzie tutaj stykają w jakąś kostkę i tam w środku ma być coś fantastycznego. Ale dokładnie, trochę tak to wygląda. Ściągnął tę aplikację, zapomniał o tym na bardzo, bardzo dużo czasu, po czym na Twitterze mu wyskoczyło tam jakieś przypomnienie o tym, przypomniał że sobie się cały kończy, ten hype. Więc stwierdził, że sobie tam pogra. Okay. Pograł chyba 1,5 godziny albo coś takiego i się okazało, że tam doszedł do tam coś środka tam. No i pomyślał, że do wszystkich to doszło. Pierwsza jego myśl, do wszystkich doszła ta wiadomość. Ale napisał, oni do niego zadzwonili i on się zdziwił i był strasznie taki tam... Okej, nie wiem, co się dzieje. I to było przez cały czas w ogóle tego. Tam, totalnie nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje. On powiedział nawet, że jego rodzice byli bardziej zapaleni w to, nie? Że tam jego matka tam, o Jezu. Będziesz Bogiem. Jo, syn coś osiągnął, nie? W CV sobie napiszę. Byłem Zeusem. Jest to centralnie chyba pierwsza taka osoba, która będzie później na sztandarach wypisywana jako pierwsza osoba z imieniem i nazwiskiem, która została poszkodowana przez Kickstartera i przez przemysł growy, jako wiesz, jako... Tylko, że on też, gdyby on był bardziej taki roszczeniowy w ogóle w stosunku do tego, to by miało sens, a on założyć. Jest taki... Wszystko. On jest taki humble, ja nie wiem czy... Ale skromny, taki do siebie, jakby cofnięty. Moim zdaniem to dodaje mu uroku tej w ogóle całej tej historii dodaje uroku. Mi się wydaje, że w ogóle ta jego postawa świadczy o tym, jak mało ważne w ogóle to wszystko, nie? Że tam, okej, to jest wielki shitstorm, trzeba o tym mówić, ale tak naprawdę jest ten typ i on się powinien to najbardziej obchodzić. A on ma to tak to z dystansem tak gigantycznym, że jak ja to czytam, ale... to mówię, czemu mnie to bardziej obchodzi niż tego typa, nie? To mówię... W ogóle też mi się podobał ten fragment tej opowieści, kiedy on się naprawdę wczuł w rolę. I on przez pewien czas, widząc, że ten projekt jest totalnie rozsypce, próbował go trochę koordynować. I co miesiąc wysyłał im maile, tak. Czy jak tam postęp pracy, co zrobiliście? I oni mu na początku odpisywali, tak od razu jakby zdawkowo, no ale na początku mu coś tam odpisywali, a w pewnym czasie chyba się wkurzyli, że ktoś próbuje ich nadzorować i w ogóle przestali mu odpisywać. Więc...
Nie, no ja uważam, że to jest taki prawdziwy człowiek w tej historii. Taki ten human touch, którego Adrian Chmielarz kiedyś chciał w dziennikarstwie growym. I dostał właśnie prawdziwego człowieka, który naprawdę który został poszkodowany i ma to w dupie. Bo no tak jak mówisz, no, bo to jest wszystko ten film, dużo mniej ważne. A propos Fisza, który chyba tak Notch kiedyś linkował w jednym ze swoich postów. Aha. I tam było takie pytanie, co myślisz, że powiedzieliby ludzie słysząc, zadając pytanie, co myślisz o Wielu Fiszu i tam, czy myślisz, że powiedzieliby i tam, ale to tam mogę przeklinać, czy nie? Możesz. Ale z niego chuj, albo... Nie, jednak miał rację, rozumiem jego postępowanie, ale jednak najwięcej ludzi odpowiedziałoby, kto to jest Phil Fish, nie? Nikt się tym nie interesuje. No dobra, i teraz ten słynny wywiad, w którym Peter Molyneux mówi dziwne rzeczy. Odpowiada na Rock Paper Shotgun generalnie na to, czy jest patologicznym kłamcą. Jako, że tylko Iga z nas czyta długie teksty, to teraz... Tak. Znaczy, to ja może... Jaki człowiek wychodzi z tego tekstu? No jest tragedia, nie? Tak naprawdę i dalej to gorzej. Bo na samym początku on jeszcze odpowiada na te pytania. Rock Paper Shotgun to jest bardzo specyficzny serwis. Trzeba go tak trochę czytać, żeby wiedzieć, w jaki sposób oni robią w ogóle dziennikarstwo, ale oni sobie są w stanie w ogóle... Ja nie wiem, jak mam to powiedzieć. Oni mają takie dosyć mocne podejście, dosyć z jajem też przy okazji. Dosyć kreatywne, ale jednak bardzo rzeczowe. I oni mu zadają bardzo rzeczowe pytania, dosyć agresywne i czasami takie trosze... Właśnie może jaja brakuje akurat w tym wywiadzie, bo on jest dosyć poważny. Ale oni zadają bardzo konkretne pytania typu, czy ludzie powinni dostać pieniądze z powrotem, albo jak się czują, że nie spełnili obietnic, albo właśnie czy jesteś patologicznym kłamcą. I jest ten Molyneux, nie wiem. No w każdym razie jest Peter, tak? I on... Na samym początku odpowiada tak troszeczkę PR-owo, tak jak on odpowiada, czyli na zasadzie, że ja nie jestem patologicznym kłamcą, bo okej, powiedziałem pewne rzeczy, które nie z mojej winy nie mogły zostać spełnione, ale wtedy, kiedy to mówiłem, bardzo głęboko w nie wierzyłem, więc to nie było kłamstwo. I on używa takich argumentów. Kiedy zostaje postawiony pod ścianą i zostaje mu postawione bardzo konkretne pytanie, binarne na przykład, tak lub nie, to on zaczyna, on realnie tak jak... Próbuję złamać system, żeby nie odpowiedź. On zaczyna na przykład... On w ogóle nie dość, że kłamie już w tym wywiadzie samym, kiedy mówi, że nie jest patologicznym kłamcą i kłamie potem w tym wywiadzie, bo to jest wywiad zrobiony już po tym, kiedy Konrad, nie pamiętam nazwiska... Ale może on w to wierzył, kiedy Fury to mówił. Jest mu. No tak, myślę, że on po prostu nie czytał. Znaczy, ja mam troszeczkę wrażenie, że on troszeczkę nie ogarniał tej sytuacji nawet pod względami faktów, że on... On już nie śledzi tego, co że on mówi. Jest tak od, a ja może on jest tak oderwany od Goodusa jako projektu, bo tak to wynikało jakby właśnie z tego postu forumowego, że może on jest po prostu tak oderwany od tego projektu, że on na radę nie wie, co tam się dzieje. I on teraz, wiesz, próbuje ratować sytuację, ale tak naprawdę musi myśleć, bo... W tym wywiadzie też jest to powiedziane, że czemu on na przykład mówi, że teraz się zabierają za jakieś rzeczy, które gdyby Rock Paper Shotgun, bo ten wywiad jest zrobiony... Tak, to jest tak, cała sprawa trwa od czasu tak naprawdę, kiedy Rock Paper Shotgun zrobiło taki ogólnie też długi tekst na temat tego, co się dzieje z Godusem. Tam są zadane po prostu takie pytania w eter, nie im konkretnie, nie tam 22 cans, tylko no, że to powinno już wyjść, a tak naprawdę nic o tym nie wiadomo. I jakby falą tego stał się ten tekst Eurogamera i potem właśnie ten wywiad. I ja mam wrażenie, że ten Molyneux jest właśnie taki wyrwany z czegoś, co on robi i tak dobra, teraz będę odpowiadać. No bo on już robi kolejną grę przecież. Tak, tak, tak. Tylko, że w ogóle on mówi, że nie jest patologiczny. A powiedz mi, czy on próbuje... Daj mi tylko dokończyć tą myśl, bo ja zaraz ją zgubię. On generalnie w tym wywiadzie zaprzecza rzeczom, które były napisane na forum, tam przez jego pracowników na temat Godusa. I on się zachowuje tak jakby jeszcze, jakbyśmy my tego nie wiedzieli, nie? Takie na zasadzie, że to są takie wciąż ubrane w ładne słowa obietnice, ale już jednak my wiemy, że tego nie będzie, bo to już powiedzieli nam sami pracownicy. I on mówi, że on argumentuje to w ten sposób, że to będzie, bo są ludzie, którzy nad tym pracują. Chociaż ci ludzie nam powiedzieli, że tego nie będzie, nie? No i to jest taki... No, ale może... Ale skoro oni wcześniej nie mieli wyznaczonej wizji, tam właśnie ten koleś narzekał, że wszystko co wie o tej grze, którą ma stworzyć, to z Kickstartera, to może to jest taki sposób komunikacji wewnątrz firmy, że teraz Molyneux wyznacza cele przed nimi za pomocą tego wywiadu i oni teraz będą czytać i aha, jednak to robimy, nie? Ej, chłopaki! Wracamy do tego Majstona. Tak, swoją drogą, to twoje ej, chłopaki jest też realnie, on się pyta o tego Konrada i Molyneux mówi, że w ogóle zupełnie kiedy nie dołączył do firmy, że on jeszcze nie miał tej alfy, a ten Konrad w ogóle dołączył do tego, bo on był backersem, nie podobało mu się, jak to jest robione, więc poszedł tam na internship bezpłatny.
rok tam pracował i go zatrudnili. I on teraz objął jakby władzę nad projektem. Mhm. I on realnie, Molinie, krzyczy do studia, jest takie tam, że w tle, Konrad, kiedy złączyłeś do 22 Pants? I on mu odpowiada w tle ze studia, nie? Że tam wtedy i wtedy. I on, aha, no to rzeczywiście. Nie? Tam to się myliłem, nie? Nie kłamałem, myliłem się. On to realnie tak mówi, nie kłamałem, myliłem się. No i w każdym razie wywiad jest po prostu czymś fenomenalnym do przeczytania, nawet jeżeli, bo on jest przykry, to jest przykry wywiad. To nie jest coś, co się czyta i się śmiesz i tam haha, to mu pokazaliśmy, tylko to jest już taki człowiek kajający się, nie? To jest kopanie leżącego tak naprawdę. I tutaj realnie padają takie słowa, kiedy on zostaje postawiony pod ścianę, kiedy mu zadają... Tak, jest teraz to z Zombielandu ten gif, powinny... jak wyciera tak. Łzy dolarami. Dokładnie, jak smarka z dolarówką. Ale generalnie tu jest realnie taki moment, kiedy zostają postawione pytania, gdzie Molinie mówi do tego Johna, który jest rok pierwszy, który prowadzi z nim wywiad, że on pracuje 16 godzin dziennie, że on nie bywa właśnie na przedstawieniach swojego syna, że jego żona na niego krzyczy, że go nie bywa w domu i że ostatnio wrócił do domu o 2:30, więc ten wywiad się robi taki bardzo rozedrgany w posadach i jeszcze bardzo często jakby wsadza w słowa wywiadodawcy, jak się mówi, tego, który dziennikarza. Prowadzi... Dziennikarza. No, słowa nie dziennikarza, tylko... Jestem dziennikarzem i dziennikarze przeprowadzają wywiad. No ale jak dziennikarz przeprowadza wywiad z dziennikarzem, to jak się nazywa ten, który zdaje pytającego, powiedzmy, że on mu wkłada w usta rzeczy, których on nie mówi, na przykład, że ja wiem, że mówisz, że jestem złym człowiekiem, ja wiem, że chcesz, żebym już więcej nie pracował, ja wiem, że znaczy mówisz, że nie powinienem robić gier i ten typ już tam siedzi i mówi, nic takiego nie powiedziałem, nie? Wiem, że ciężko pracujesz na przykład, już to, ja też ciężko pracuję, zdaję sobie sprawę z tego, że robienie gier to jest ciężki biznes i tam realnie takie rzeczy się dzieją i siedzisz tak, okej, co się dzieje, nie? No a powiedz mi, czy jest tam klasyczny chwyt w stylu, być może ta gra, którą teraz robię, nie wyjdzie, ale ta nowa gra to jest w ogóle projekt mojego życia i ona będzie zajebista? Czy chociaż tego oszczędził? Nie wiem. Będziesz teraz kartkować 20 stron. No właśnie, nie pamiętam, żeby tak. Ale nie mówi o nowej grze. Nie, bo mi się zawsze najbardziej podoba właśnie, jak się łapie ludzi na tym, że jakoś ich gra się jakoś nie działa, albo źle wygląda, albo coś, to oni zawsze zaczynają, jakby wybiegają do przodu. Grze, ale ja nie pamiętam takiego momentu, żeby on mówił, że ta gra, w sensie nie pamiętam tego momentu, żeby on używał tego właśnie, co robi. Nie pamiętam tego, no tylko, że... No nie wiem, no przekartkuję szybko i jeżeli coś w takim typie znajdę, to powiem, ale możesz kontynuować. Nie, no jak dla mnie to jest to po prostu piękny przykład. Znaczy to jest coś o czym wszyscy mówili od początku Kickstartera i od początku właśnie sprzedawania obietnicy za prawdziwe pieniądze. Że tak naprawdę to się tak skończy. I tak się dokładnie skończyło. No Moni nie tak taki, nie sądzi. To jest taka sytuacja, gdzie wszyscy mogą przyjść i powiedzieć, a nie mówiłem. Moni nie w ogóle bardzo dużo, on też tak często robi, on zrzuca bardzo dużo odpowiedzialności na sam aspekt Kickstartera. Mhm. I on robi to, co ty czasami robisz, mówiąc o ludziach, że to jest ich wina, bo oni sobie sami jakby, wiesz, nikim nie każe dawać tych pieniędzy. I on tego nie mówi w taki sposób, bo oczywiście to by było niefajne, ale mówi na przykład do niego, że jak widzisz, wiele projektów kończy tak samo. Są nie tajemnice, tylko obietnice, których nie spełniają. I to jest takie zauważenie oczywistości, co nie ma nic wspólnego ze stanem rzeczywistym tego, o czym mówią, nie? Że tam... No nie wiem, no wywiad jest bardzo dobry do przeczytania. Jest bardzo długi, ale bardzo się opłaca go przeczytać. Tak swoją drogą Peter Molinier mówił, bo on jeszcze dał potem wywiad do Guardiana. I on tutaj realnie mówi, to jest to, z czego jest teraz beka. Ja trochę nie kumam tej beki, dopóki nie przeczytałam dogłębnie tego wywiadu, że on mówi, że on już się nie będzie udzielał w prasie, co jest tam bardzo dziwne, bo Molinier generalnie funkcjonuje w prasie, a nie jako twórca gier już w tym momencie. Pod pseudonimem będzie. I on powiedział, że nie da już więcej wywiadu, już to mówi jako w tym Zorro. Wywiadzie, a potem daje jeszcze dwa wywiady daje, nie? I to właśnie tam na Twitterze jest, że tam ten żon będzie używał teraz pantomimy. Może będzie rysował odpowiedzi. Znaków świetnych. Jo, że tam generalnie on znajdzie sposób, nie? Bo nie znajdzie sposób. Milo będzie za niego przemawiał. Jo, ale to jest ten, jest słabo. On tutaj też zresztą właśnie przeprasza za sytuację odnośnie tego God of Gods, którego on się nazywał Brian? Brandon? Brian. No w każdym razie, że Brian.
że właśnie bardzo przeprasza, że on mówi, że tak nie powinno być, ale że to nie jest jego wina, bo on myślał, że ktoś się tym zajmuje, ale wiedział, że ta osoba, która się tym zajmowała, odeszła, ale myślał, że ktoś to ustalili między sobą, że ktoś mu będzie jednak odpisywał i że oni teraz mu piszą list z przeprosinami. I on tak jakby wszystko zamyka... Dostanie koszulkę. I on tak zamiata pod dywan, nie? To, więc ja nie wiem. Płaciliście na Godusa? Nie, broń Boże. Nie ja wpłaciłem, ogóle, ja, nigdy ja nie wpłaciłem na jakieś rzeczy. Ja w ogóle. Bo tak, no, ja grałam w Fable, tak nie wiem. I w Curiosity pukałaś. Tak, przez chwilę pukałam w Curiosity, bo chciałam zobaczyć piękny ten. Ale to głównie dlatego, że Fortune się rzuci w pewnym momencie na Curiosity. Chciałam zobaczyć, co tam robią. A... Pukają na co? No dokładnie. Fortune robi to, co robi najlepiej. Wszędzie były penisy. I ten, jak się mówi, i właśnie tam pukałam w to Curiosity, grałam w Fable i grałam w Black and White. I pamiętam, że Black and White było też dla mnie... Black and White. Okej, okay, ja... Nawet całkiem niedawno. Ja jakby więcej włożyłam w tą grę tego, co ja myślałam, że ona jest, niż ona była, tak? W perspektywie czasu, jak o tym myślę. Ale pamiętam, że było to dla mnie coś nowego. W sensie, że to rzeczywiście było coś... Coś świeżego, coś takiego przełomowego, takie coś, co teraz by się nazywało kiedyś tam indie, nie? Takie coś. No ale weź pod uwagę to, że Peter Molineux, tak, że być może to, co on teraz robi, to jest po prostu jeden wielki performer, zakrojony na kilka lat. Ale ja chciałam i że to jest właśnie jakiś taki przełomowy projekt artystyczny w grach wideo. Znaczy, niech on to robi, ale niech on to upadek robi, człowieka niech on to robi na oczach pod publisherem, nad własnym... Aha, w sensie jako on. Ale ja chciałam jeszcze szybko dokończyć. Ja zaraz do tego przejdę, ale chciałam odpowiedzieć na Godusa. Ja nie wpłaciłam nic na Godusa, bo dla mnie Godus zawsze wygrał na strasznie nudną grę. Jedyne co z tego, co wiedziałam, co tam możesz robić, to jest podwyższać i obniżać teren, a wszystko robią ludziki. Co jestem spoko, bo taka jest definicja God Game, tak? Ale to jest dla mnie chyba za mało, żeby za to płacić więcej. I ja w ogóle na samym początku nie widziałam sensu, żeby to trwało tak długo w developmencie. No bo to nie jest dużo. Dopiero potem skumałam, że tam miał być multiplayer, tam jakiś hubworld i tam kurde nie wiadomo co, nie? Ale to nie jest dużo. A propos tego, że on z siebie robi teraz tam, bo to jest tam męczennik branży tak naprawdę, nie? W tym momencie. Aha, on jeszcze właśnie w ogóle mówi, że to, że on jest 30 od branży, to nic nie znaczy, że on potrafi ewoluować budżet albo coś takiego, nie? Że tam... powinno być, że Sweet Peter, nie? Albo coś. Jo. Będzie, ale myślę, że może być o nim film. No ty już widzę biografię, szykujesz do pisania. Tak, ale tam w ogóle jakoś tak... Ja nie wiem, bo to jest właśnie taki... To Dominik tak mówił, że to jest taki Disney, czy co ty mówisz, że to jest Disney gier. Że on, on by chciał być takim marzycielem generalnie i tam raczej wszystko. Dominik to mówił. Ja, ale tak mu to nie... Ja tego nie widzę. Jest to dosyć smutne pod takim względem, nie tylko pod względem, że tam są szukani ludzie, którym jest smutne i którzy naprawdę wpłacili jakieś pieniądze, najprawdopodobniej nic z tego nie zobaczą, albo zobaczą namiastkę czegoś. Ale jest to też smutne pod tym względem, że jednak, co by nie mówić o Molinio, jakkolwiek głupoty on gadał zawsze i składał jakieś obietnice bez pokrycia i tak dalej, to jednak jest to człowiek, który napisał kilka gier dobrych, właśnie tak jak mówisz, przełomowych w jakiś sposób. I to, że taki człowiek tak kończy... No to jest strasznie smutne. No. Ja jakiś czas temu... No bo to jest tak, jakby nagle... Można moim zdaniem porównać. Jakby Gabe Newell nagle się okazał jakimś gigantycznym przekrętem. Co nie? Jakby się okazało, że wyprowadzał kasę ze Steama od lat i w ogóle zniknie tak za chwilę. I że Half-Life 3 to jest projekt taki na naciąganie tylko inwestorów i nic się nie robi jeszcze w tej sprawie. A on już wyciągnął kupę kasy z tego i po prostu wyjechał na Hawaje. No na Hawaje to nie, bo to Ameryka tego aresztują. Nie miałem? Znaczy, ja też bym nie miał ten problem, no, bo ci inwestorzy by mieli z tym problem, ale uważam, że to by była strasznie smutna historia. Nie, no, jedna sprawa, gdyby mieli zamknąć Steama, ale jakby dla mnie Gabe Newell, tak jako postać, on jest twarzą Steama, ale on nie jest osobą, która już nie wiadomo co robi tak naprawdę. Nie, on tak naprawdę robi wciąż, on tam nawet z Team Support czasami się odzywa, w sensie odpisuje ci na maile normalnie. Nie, no to wiem, ale mi chodzi o to, że on był normalnie twórcą grobem, przecież on normalnie przy... Tak, no ja rozumiem, tylko właśnie dla mnie to jest teraz już biznesmen, który zrobił najbardziej fantastyczną platformę tam grobą na PC i tam ja mu tego nie mam zamiaru zabierać, która ma fantastyczną. Nie mówimy teraz o Newellu, tylko ja mówię o skali jakby tej historii. No tak, no ale nie, dla mnie Molinio to jest już taki typ, który... On troszeczkę nie wie, bo on cały czas mówi o tym, że ma reputację. On troszeczkę nie wie, że ludzie już go przestają traktować poważnie. Po prostu. Ja właściwie nie wiem, co miał na celu ten Godus. Ja nie wiem, czy... Bo on tam zebrał 1,5 miliona, tak? Czy coś takiego? Nie jestem pewien.
Ale on dużo zebrał tak, tam generalnie. Dużo kasy zebrał. A ja troszeczkę nie wiem, kto mu wpłacał te pieniądze. W sensie, ja nie znam fanów Fable. Ja znam ludzi, którzy grają w Fable, ale tak na boku troszeczkę. Dominik jest fanem Fable. Tak, ale on tak. Wierzył w te obietnice i tam te. Nie wiem, czy wierzył w obietnice, ale mówił mi kilkakrotnie, że Fable 2 na pewno mu się bardzo podobało i wydaje mi się, że też Fable 1. Jedynka, ja przeszłam jedynkę prawie na 100%. Wszystkie tam te drzwi otwieram i nie wiadomo co i tam się bardzo dobrze bawiłam i tam okej. Okay. Nie jest to gra, którą zapamiętałam do końca życia, ale pamiętam bardzo kilka fajnych rozwiązań, które tylko, że ja nie grałam w Fable. A nie robił też Populusa kiedyś, dawno temu? Tak. No właśnie, to Populusa na pewno bardzo dobrze pamiętam i bardzo dobrze wspominam i to Back and White też. A Dungeon Keeper to też, nie? Też. Tak, no Dungeon Keeper to super. Tak, tylko, że w ogóle Chodzi mi o to, że to tam Fable i tam Black and White tam super spoko, ale tak naprawdę to on dla mnie po Black and White, tak? Mm-hmm. To gdzie jest Molinie? Co się z nim stało w ogóle w Black and White? No rozpoczął swój performance wielki. Już wtedy zaczął go planować. To jest taki, może to jest taki jak właśnie mówię, jak Joker, co nie? Który ma rozpisany projekt na dziesięciolecia. No ja nie wiem, bo ja mam też troszeczkę wrażenie, że najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że on tak emocjonalnie reaguje i on daje te wywiady, bo tam też był ten wywiad, który on tam płakał i tam to wszystko, nie? Że on w to może naprawdę bardzo mocno wierzy, że to nie jest wszystko tak zrobione, wiesz, tam z nóż w plecy okay, i ucieka. No ale on nie jest 5 lat w branży, nie? No właśnie. Tylko, że właśnie on mówi, że to nic nie mówi, że to nic nie robi, że on tam jest 30 lat w branży. Ja to wszystko rozumiem i tak tylko, że jakby na koniec tam dnia to, co on z siebie robi, bo też to może być bardzo PR-owy chwyt tak naprawdę, nie? Na koniec dnia masz człowieka, który ma wielkie marzenia, które w jakiś sposób tam są gdzieś pieniądze, przeszkodą na drodze i to jest tam takie nieważne, bo to tylko pieniądze, nie? I on jest tam w ogóle strasznie smutny i strasznie rozdrgany, bo mu coś nie wychodzi. No i ty na koniec dnia masz to, no i tam co z tym zrobisz? No przykrość, no smuteczek. Gry nie ma. Aha, i nie wiadomo w ogóle, co z tą grą będzie, bo jak na razie jest ta wersja mobile. Mhm. I ona przynosi revenue. A ja rozumiem, że oni już nie mają pieniędzy, tak? Z tego półtora, no z tego, co zebrali na Kickstarterze. Z tego, co zrozumiałam, czytając ten wywiad z jego pokrętnych wypowiedzi, nie mają, ale dlatego, bo tam też był patent, że on mówił, że oni idą na Kickstartera, żeby nie mieć wydawcy. Mhm. Podpisali deal z wydawcą, ale tylko i wyłącznie na wersję mobilną. W sensie, która właśnie napędza im kasę. I na to jest teraz nastawienie, żeby ta wersja mobilna napędzała. No dobra, ale nadal dostali pieniędzy z Kickstartera i co się z nią stało? No dlaczego bo zanio... to. On każe tutaj zrobić kalkulację, ma 22 pracowników, każdy ma zarabiać 30 tysięcy dolarów w roku, więc sobie to podziel na 12 na tych tam 22 pracowników i to są pieniądze z Kickstartera. 30 tysięcy dolarów rocznie? To ile on im płaci, nie? No to zarabia Amerykanie. To jest jakieś strasznie małe pieniądze. No tak. Znaczy tyle zarabia Amerykanie w programistyce, w sensie w grach. Bardzo, bardzo mało zarabiają tak naprawdę. Bo nic nie robią, nie ma nawet 3000 dolarów, no to... No to jest mało. No. No cześć, przepraszam. Jestem trochę poruszony, no. Bardzo cię przepraszam, tylko że oni to nie jest... Oni nie są Tomek wami? Już się na informatykę ten zapisywał na studia, nie? Chciałeś być programistą. No u nas zarabiają więcej, tylko że też nie w studiach growych. Ci no to prawda. Praktyczni, że tak powiem, programiści, którzy robią programy, tak? Zarabiają dużo. Tymczasem z mniejszych afer, znaczy nie wiem czy afer, historii. Mortal Kombat X będzie bez demo, bez wersji demonstracyjnej. I nie jest to chyba żaden sposób szokujący news, ponieważ dem jedynka jest miała. Mało znaczy już od dawna. Ostatnia jedynka. Ja dzisiaj rozmawiałam o demach nawet trochę, wam powiem, z ludźmi no. Postronnymi, ale grającymi wciąż. A... Nikt nie ściąga dem, w sensie nikt... Nie? Nie, nikt z moich znajomych, których się pytałem, ściąga dem, ale bardzo wielu z nich, bo to było drugie pytanie, które ten, wierzy w preordery, więc w epoce, kiedy nie musisz nawet widzieć gry ani gameplayu i płacisz za nią, nie ma potrzeby wydawania wersji demonstracyjnej. Ty, Kuba, ściągasz dema? No właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Na Nintendo. Nie, ja dema... Dla mnie dema to miały sens na początku mojego posiadania PlayStation 3, czyli to był gdzieś tak rok 2009... Zanim się dorobiłem kupy kasy na sprzedaży obietnic na Kickstarterze. No. Nie, dawno temu, jak faktycznie jeszcze było to hasło PS3 Has No Games i tak dalej, to wtedy ściągałem, no bo też... Z jednej strony, bo nie było kasy na gry, tam był taki moment, gdzie faktycznie te lepsze gry to były drogie po prostu, nie? A to, co tam było do kupienia za kilkadziesiąt złotych, no to jakieś tam, nie wiem... Genji coś tam, no mówię, to... Tetris na PS4. Nie, na PS3 mówię.
to faktycznie wtedy, żeby kupić jakąś porządną grę, to trzeba było albo wybolić właśnie te 200 zł na tę premierową, albo czekać naprawdę kilka miesięcy, aż coś sensownego staniało i trafiło na Allegro, nie? To było jeszcze w epoce, mówię, przed Little Big Planet i tak dalej, nie? Przed Metal Gear Solid 4 chyba nawet kupiłem konsolę. I wtedy ściągałem faktycznie, no żeby po prostu mieć co grać, nie? Nie na zasadzie, że sprawdzę sobie, może sobie kupię, tylko mówię, żeby coś tak na rozruch, nie? No później to tam promki przyszły, to się zupełnie zmieniło, ale teraz nie, teraz nawet jeżeli wychodzi demo gry, co jest już, jak ustalamy, rzadkością, ale wychodzi demo gry, w którą chciałbym pograć, to nie, to jakoś szkoda mi czasu, a mam świadomość, że tej gry nie będę miał, załóżmy, nie? Że ani nie kupię, ani nie dostanę, to jakoś nie wiem, ani nie czuję potrzeby, nie mam czasu na ściąganie tych dem. To też przez to, że akurat PS Plus daje tyle gier, że po prostu nie ma czasu za to wszystko się zabrać. Ale tak, no na pewno tendencja jest, że dema znikają, to różnie się tłumaczy, ale z tym trzeba się pogodzić. Właśnie ja absolutnie się nie chcę z tym zgodzić, bo ja jestem jeszcze człowiekiem, który... Ja lubię dema i ściągam sobie dema. Ściągam dema przede wszystkim, znaczy teraz już nie, no bo ale jeszcze jak korzystałem z Xboxa 360, to miałem absolutnie coś takiego, że wchodziłem, bo tam było wymagane demo na grach indie, na tym rynku indie. Każda gra, Microsoft inaczej nie dopuszczał. Trial, nie? Chyba. Słucham? Znaczy nie, to była wersja trial? Taka? Nie, no demo, to było takie zwykłe demo, moim zdaniem, klasyczne. No. Tylko właśnie, czy mówimy o demie klasycznym jako kawałku gry, która powstała, czy tym przygotowanym demo, które nie zawiera się w ogóle w kontencie gry, nie? To drugie demo miało sens, ale nikt już potem nie robił takich dem. Nie mówię o czymś takim. Nie. Mówię o takim demie jakby wprowadzeniu do gry, nie jakby, wiesz, wyciętym... No właśnie, i to nie masz takiego problemu, że na przykład skoro już to przeszedłeś, nie? Nie, właśnie ja autentycznie robiłem tak, że wchodziłem na sklep Microsoftu i sobie klikałem pomiędzy grami i patrzyłem, o, to wygląda ciekawie, ma ciekawą graficzkę. I nic więcej o tej grze nie wiedziałem, ściągałem demo i sprawdzałem. I tak kupiłem chociażby tego, o tym Króliku Samuraju gra, super. Dust. To jest rewelacyjna gra, tak, totalnie. Ja ją przeszłam i dla mnie to jest takie... Jedyne, co miało bardzo, bardzo okej, to było graficzne przedstawienie systemu walki, ale jeżeli by nie miało... Bo to było ładnie po prostu zrobione. Jeżeli to by nie miało takiej ładnej oprawy graficznej, to było... Iga, nie jest moim problemem, że nienawidzisz pięknych i dobrych gier. Muramasa na PS Vita. Nie no, ale tam... Fabularnie było. Nie, dialogowo było tragicznie zrobione. To jest zwykła fabułka o króliku, który napieprza się mieczem. Ja nie mam problemu z tą fabułą, mam problem z dialogami, które po prostu były fatalnie napisane. Bez przesady. Była ładna. Ale to zrobił jeden typ, nie? Była ładna, były świetnie podłożone głosy, był bardzo fajny system walki. System walki był okej. Był ten backtracking bardzo fajnie zrobiony. Tak, to jest flashing. Był flashy. Na zasadzie takiej, że. System walki, gdyby nie wyglądał tak, jak wyglądał, w sensie system walki był bardzo średni, ale po prostu ale dawał satysfakcję, bo dzięki temu tak. Tak, ja się nie, ale też jakby to jest fajny system, który w pewnym momencie sankcjonował maszowanie, bo widziałeś, jak się tam rośnie te kombosy do 2000 ciosów. No tak, tam. Ja się zgadzam. To absolutnie nie miał nic wspólnego, ze skillem. Ja uważam, że była mega fajna. Naprawdę byłem bardzo w nią osiągnięty. Uważam, że to była jedna z lepszych gier tego roku, jak ona wyszła. Mało jest gier, które mi właśnie dawały taką bezproblemową satysfakcję. Że po prostu siadałem do niej i grałem i teraz mam tak dokładnie... No to jest akurat fakt, że jak w nią grałam, to już usiadłem. Teraz mam tak dokładnie Shovel Knight, które grałem właśnie... Ja lubię takie gry. Lubię gry, które nie udają, że mają jakieś wielkie ambicje. Właśnie Dust był taki, że udawał historię o spleceniu dwóch dusz. Ale no daj spokój. No dobra, to, że dema. Nie mów mi, że się dałaś kupić na te zbliżenie. No właśnie, nie, dokładnie. To właśnie dlatego też nie widziałam, po co zrobić tak patetyczną grę w ogóle. No a w każdym razie i teraz na 3DS-ie jak gram, to też często tak mam. Ale ja nie znam gier na 3DS-a, bo jakby nie siedzę w tym całym japońskim fikumiku, co wiesz, jak oni tam się posuwają z rekinami i nie wiem, zabijają dzieci i w ogóle mają automaty z matkami. Dobry wizual nowy, chyba masz jakiś. Więc ja w to nie wchodzę, mnie to nie kręci, co nie? Więc raz na jakiś czas mam tak, jak się wchodzi do tej tajnej sieci Tor, co nie? To ja wchodzę do tego sklepu Nintendo i tam pomiędzy tymi wszystkimi różnymi sprośnościami widzę jakąś gierkę, która mnie interesuje. Gdzie ty chodzisz? No właśnie,
Myślałem, że nie Mario. I ściągam sobie totalnie dema i zastanawiam na podstawie no, tego dema. No właśnie chciałam powiedzieć, że... Tak mnie Ej, ja mam pytanie do was. Tak mnie wciągnęło... Ale akurat no, do gier Nintendo widzę sens. Tak mnie wciągnęło Fire Emblem Awakening i tak mnie teraz nie wciągnęło ten Steam. Ta nowa gra tych kolesi od Fire Emblem. Steam z kropkami pomiędzy. Aha, kod Steam. Kod Steam, no właśnie. A kojarzycie może takie demo, które... Znaczy, kiedyś to było tak, że nawet na demo się czekało, nie? Mm-hmm. Że była jakaś zapowiedź, no, nie? Tak, tak. Było 3, no to mieliście takie coś? Że właśnie czekaliście mega? Ja pamiętam demo, najbardziej w ogóle dla mnie pamiętne demo, to jest demo American McGee's Alice, pierwszej części. I pamiętam, że to było właśnie demo zrobione w taki sposób, jak się kiedyś robiło demo. Że to w ogóle był content, którego potem w grze nie było. Ale który pokazywał ci wszystkie możliwości, które potem będzie dawała ci gra. I ja pamiętam, że ja byłam tak podjarana tym demem. Pamiętam, dosłownie, do dzisiaj pamiętam, kurde. Ja chyba mnie przeszłam 7 razy. Kto w ogóle, jak ja teraz sobie nie wyobrażam, żebym ja przeszła tam tak było, no. Kawałek czegokolwiek tam kilka razy. A ja wtedy pamiętam, ja pamiętam razy, bardzo dobrze dwa dema, na które czekałem i które mnie... jedno mnie bardzo rozczarowało, a drugie mnie bardzo ucieszyło. Pierwsze to było demo Bulletstorma, które przeszedłem też tak jak Iga. Ja tam przeszedłem je z 15 razy, bo to ono... To był konkurs jakiś, że może to był tak, ten, dokładnie. Ten, no bo nabijać, tam miałeś jeden poziom wycięty. To, tak. Ten poziom, jak już go znałeś, to trwał z 2 minuty, więc to nie, absolutnie nie było żadnej krzywdy jakby dla Grecy, nie? Że oni to wycięli. I w tym poziomie mogłeś ugrywać te najlepsze tak, wyniki. Tak, masterowałeś. I autentycznie ja tam, ja miałem bardzo dobry wynik, tam się wbiłem w pewnym momencie na jakieś tysięczne miejsce mniej więcej na tej liście, to uważam, że już jest jak na skalę internetu nie najgorzej. Myślałem, że Olsztyna. Tak, myślisz, że 1000 osób w Olsztynie grało w Bulletstorm? Myślisz, że jest 1000 osób w Olsztynie? Na jednej konsoli. I to jest demo, które totalnie mi sprzedało grę. Ja w ogóle, znaczy no ja byłem zainteresowany Bulletstormem, bo to w końcu Polska gra, nie? Ale jakby nie wiedziałem, czego się spodziewać. A ściągnąłem to demo i totalnie mi ono sprzedało grę. A drugie demo, na które czekałem, to było Spec Ops The Line. Też z takich niedawnych dem. Ono z kolei mi totalnie nie sprzedało gry, bo to jest demo innej gry niż ta gra jest. Bo jak ściągasz takie demo 5-minutowe czy 15-minutowe, to jest taka czysta głupia strzelanka. I ja się zastanawiam, no i gdzie są te odwołania do Jądra Ciemności, gdzie jest ten dramat wojenny i tak dalej. A później jak już grasz w pełną grę, no to jednak to jest. Jednak tak, no ale to trzeba 8 godzin na to, żeby to zobaczyć, co nie? Nie 5 minut? Więc... Nie skondensowali tego. Strzelasz do szczeniaczka, teraz tak, pójdź w górę. Tam, jeszcze w ogóle powinien być taki napis. Tak się w naszej grze strzela, a teraz trochę emocji. I takie zdjęcia martwych dzieci, w ogóle rozrywanych, wiesz, wybuchów, gdzieś bombardowane na miasta i tak dalej. I siedzisz tam, Jezu, piękna gra. No, tyle emocji, co nie... Dawid każe się może schować. No, u mnie takie demo to było na pewno Killzone 2, gdzie to naprawdę, to był ten czas, gdzie się czekało na tą grę i wszyscy tam wtedy jeszcze się, znaczy, no, trochę się jeszcze gniewali na tą ściemę Z3, nie? Gdzie był ten renderowany ten, no ale jak już pokazali tą samą scenę niewyrenderowaną, tylko od razu tam wskakiwałeś w buty tego żołnierza, no to naprawdę robiło, nie? I pamiętam w ogóle jakieś akcje na YouTube, że ludzie, bo to był sam początek gry, nie? Tam początek tam pierwszej misji, tam szturm na bazę, coś tam. I była taka akcja, że w pewnym momencie tej misji dostawałeś w rękę bazukę, no i musiałeś rozwalić czołg, nie? A tak to generalnie biegałeś z karabinem i z pistoletem. I pamiętam, jak ludzie wymyślali jakieś sobie wyzwania, że musisz całe demo przejść tylko z pistoletem, albo na przykład, nie wiem, idąc tyłem, czy cokolwiek, nie? Więc naprawdę, ludzi no, pokręciło na punkcie tego dema i było, kiedyś tak było, nie? Teraz no, teraz jest zupełnie inaczej. Ale mi się wydaje, że wy trochę jakby w momencie, kiedy nie zależy wam na demach, to wy trochę mylicie skutek z przyczyną. Mi się wydaje, że nie ma teraz ciśnienia na demo właśnie dlatego, że ich nie ma. Nie, że gdyby one były, to ludzie by je ściągali. Gdyby było tak, jak robił Microsoft na grach indie, że wymusza, że każda gra musi mieć demo, to ludzie totalnie by nadal ściągali dema i nadal by sprawdzali grę. Ja się nie zgadzam totalnie ze względu na, po pierwsze, na Steamie wszystko, znaczy w ogóle gry są dużo tańsze. Mm-hmm. Po pierwsze, gry są dużo tańsze. Jeżeli wiesz, że na coś czekasz, to najprawdopodobniej to kupisz i się nad tym nie zastanawiasz. Zobaczysz to na YouTubie. Właśnie, masz bardzo dużo gier, które są prawie takie same, więc na przykład jeżeli widzisz shooter, no to nie potrzebujesz tak naprawdę mieć tego feelingu. Mam też... Poczekaj, no. Daj mi dokończę. Nie potrzebujesz mieć tego feelingu, że rzeczywiście ty dużo już gadałeś dzisiaj. Ja wiem, bo wypiłem kawę. Że trzymasz tego pada i strzelasz i chcesz zobaczyć, jak to strzela, więc tam nie potrzebujesz tego, tylko patrzysz, jak to wygląda, ostatecznie interesujesz się tam jakimś trikiem, który ta gra robi. I właśnie tam ceny, to fakt, że ten i na przykład dla gier Nintendo albo jakichkolwiek, gdzie musisz
poczuć. Na przykład Super Meat Boy taki był. Musisz pograć Super Meat Boy, żeby wiedzieć, jaka to jest gra. Bo jak patrzysz na Let's Play, to ci to dokładnie nic nie mówi. I sobie z tego zdajesz sprawę trochę. No nie? Dokładnie. No i okej, gry indie, zgodzę się. Gry Nintendo jak najbardziej się zgodzę. Ja ciągle ściągam demo na Wii U. Bo ja po prostu widzę grę, ona może wyglądać ale przepięknie, przecież, ale daj, może... Daj spokój, Iga. Gry Nintendo to nie jest jakiś strasznie odkrywczy kawałek tortu, jeżeli chodzi o gry. No nie, ale są tymi grami, które potrzebujesz demo, żeby zobaczyć, czy się chce w nie grać. Mi się wydaje, że... No właśnie mi się wydaje, że to zwłaszcza taka gra jak Mortal Kombat, Mortal Kombat 10, to jest gra, którą powinna mieć demo. Tak samo jak wyścigi, tak samo jak gry sportowe. To są takie gry, które zazwyczaj różnią się dosyć niewiele w porównaniu do w ogóle całego gatunku. I ty potrzebujesz tego dema, żeby zobaczyć, gdzie są te kluczowe zmiany. Czy to jest coś, co ciebie kręci, czy nie? Czy ty potrzebujesz FIFA 15, czy ci wystarczy FIFA 14? Mi się wydaje, że to jest głównie do zręcznościówek, po pierwsze do zręcznościówek, bo one mają po prostu inny feel. One mogą wyglądać bardzo podobnie, ale... Kurde, jak hamuje twoja postać, czy ona jest ciężka, jak się nią skacze i tamten, to potrzebujesz wyczuć. Tego nie zobaczysz po prostu na filmiku. To, że typ ci przechodzi mapę bezbłędnie, nie wiesz, dopóki, czy to jest trudne, dopóki nie weźmiesz pada do ręki, nie? I akurat w grach sportowych się nie zgodzę, bo najczęściej mi się wydaje, że ludzie, którzy kupują gry sportowe, to są ludzie, którzy grają u innych ludzi. Bo to jest na przykład FIFA, zawsze ten co-op mode jest tam najbardziej popularny w pewnym momencie. No to prawda. Tak samo ale jakbyś powiedziała takiemu człowiekowi, który chce kupić FIFA 15, ale ma FIFA 14? No ale FIFA to akurat jest przykład, bo jest zawsze demo. Oni no to prawda przyszedł. Właśnie i dlatego... Ale, zobaczcie, ale no, ja ci powiem tak, ta osoba będzie znała kogoś, bo najczęściej tak jest, która będzie miała FIFA 15, pójdzie do niego i pogra i kupi, nie będzie czegoś. Czyli gdzieś jest ten klient zero oszukany, który kupił tą FIFA 15 w ciemno, bez dema. No dlatego mówię, że są ci ludzie, którzy kurde kupują preordery. I po co w takim razie komukolwiek no, a właśnie, demo? To jest w ogóle drugi aspekt, który ja bym chciał pociągnąć. Że brak dem to jest właśnie kolejna odsłona tego, żebyśmy kupowali gry w ciemno. Ale zobaczcie też, bo ja chcę powiedzieć też, że ten Mortal Kombat X, czy tam 10, czy Cross, to jest bardzo zły przykład na to, że nie to ma jest dem. Cross? W sensie... No, tam... Okej. Mortal Kombat No. Właśnie tak chyba nie pokazał krzyż. Jak Exhibit w swoim teledysku. Albo jak Hugo Klan. Tak jest chyba też nie chce. Hugo Klan przecież miał tak. Tak? Tak stawali chyba, tak mi się przyda, wydaje. Chyba nie wiem, Stray tak. Też może też być. I sobie podpalę ręce jeszcze. Pokazałam odwrócony krzyż. Nie, ale zobaczcie, Mortal Kombat to jest gra, poprzednia część wyszła w 2010, jeżeli się nie mylę. Czyli mija 5 lat... Tak? Nie, no, nie, wydaje mi się, że jakoś 2012? Dużo 2012, że to jakaś nie jest dawna gra. No dobra, 13 ale 3 lata no to już jest sporo, nie? Może w 2014. W każdym razie, Mortal Kombat. To jest Mortal Kombat, to jest gra, którą na pewno kupią fani serii. No nie ma bata, tak? Mhm. I no, ale też, w sumie też, co kupujesz, też no. Nie fajnie, nawet jakiś tam ktoś, kto po prostu chce jakąś mordobicie i zobaczy, że jest nowy Mortal Kombat, to kupi. Moim zdaniem, no wiadomo, fajnie by było, gdyby dema, czy po prostu nie takie dema, jak Iga mówi, że tam specjalnie wykrojony jakiś tam fragment, znaczy przygotowany fragment. Mm-hmm. Może to być jakiś tam kawałek wyciągnięty i podrasowany. Nie, w sensie się zgadzamy, że fajnie by było, gdyby fajnie było takie dema, ale tak nie wymagajmy aż tyle, nie? Tak, ale w moim przekonaniu dema powinien być przede wszystkim do zupełnie nowych gier, po których nie wiesz, czego się spodziewać, nie wiesz, co cię spotka. Chociaż nie, jest. Co? Jest ostatnio. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę Sunless Sea. Jest coś takiego. No właśnie, i teraz wszyscy mają chłopę na punkcie tej gry, a ja to tak nie... Czekaj, bo ja nie kumam. W sensie, czekajcie, Sunless Sea, to czyli masz, tak. Masz morze i... Bez słońca, ona jest pod ziemią, tak. Ona jest całe pod ziemią, jakby... Ale jest czekaj, czy jakby... Tam nie ma wody. Czy słońce, czy sam fakt posiadania morza musi zakładać, że tam nie będzie słońca? Ale zagraj, zobaczysz. Nie, no Sunless Sea, czyli że morze bez słońca. No to jest tak jak ja... Iceless... Jest ono Bóg. Bez słońca, ponieważ jest pod ziemią, rozumiesz? No dobra, ale Iceless Book to jest książka, ale która nie jest imię. W świecie może to jest imię. Lodu. Nie wiesz, tego to, nie grałaś. Okej, okay, dobra, nieważne. No nie, no jakby na normalnym morzu masz słońce, nie masz cykl dnia i nocy. Nie ma czegoś takiego jak podziemne morze dobra, w naszym dobra, świecie. Dobra, to jest podziemne morze, okej. Okay. Trochę to kupuję. A to Sunless, ale... to może być w nocy, jeżeli dobrze, no. No ale właśnie nie, właśnie na tym to polega, że, nie, że to nie jest w nocy, tylko tam jest wieczna noc. Ale nie wiesz w tym tego. Świecie. Wiem, no, bo wiem. I know it for a fact. Ale czytasz tytuł, sam mówisz, dobra, czy to jest Early Access? Odpowiadamy na pytania. To było Early Access, ale teraz już to wyszło. To już jest late, tak? Ale ja totalnie nie wiedziałem, że to jest gra dla mnie i musiałem ją centralnie spiracić, żeby zobaczyć, że jest dla mnie. A to jest jeszcze jeden aspekt. Ludzie, z którymi rozmawiałam, powiedzieli, że często ściągają piratę, grają przez pół godziny około, bo z no, Yucatan, no, i jeżeli zrobiłem, im się podoba, tak. To kupują grę.
I to też to jest wygodne tłumaczenie piractwa, to też tak nie można mówić. Nie, nie, tylko że oni kupują tę grę. No okej, okay, no ale z drugiej strony dużo ludzi właśnie tak mówi, tak, pogram sobie, nie... a pogram 5 godzin i później, a nie chce mi się, nie? No, no a przejdę 3 razy, przejdę i zobaczysz, że jest fajne. Potem nie kupują, nie? I tam super. No, jeden raz wystarczy. Nie, ja się zgadzam, że tak nie powinno być. Ja też się źle czułem, jakby piracą z tą grę, zanim ją kupię, nie? Ale no... A ile ona kosztuje? $18, no właśnie to nie jest jedna z tych tam za 2 czy 3 dolary. Teraz. 18 euro, bo jest bardzo wygodny przelicznik w świecie gier. Nie, to tam tylko na złotówki jakoś tak nie działa. Co? No właśnie, co tam jakieś kursy walut, co my się będziemy bawić. Ale ogólnie bardzo mnie wciągnęła, na razie przynajmniej. No, w każdym razie, grałem. Mówię, w moim przekonaniu... Kupiłeś już? Tak. Okay. Takie gry jak Mortal Kombat wcale nie ubolewam, że nie ma dema. Znaczy, no mówię, to ja też inaczej patrzę, ale nie widzę też, no bo wiadomo, przygotować demo to też jest robota, nie? Mm-hmm. Dla twórcy. Tak samo jak, nie wiem, wystawić grę na targach. To też ale właśnie mieć... to nie jest robota, bo nie. Nie jest robota. Nie, bo mimo takich demach, żeby oni wycięli... Wersja demonstracyjna nigdy nie jest wycinkiem całości. No to dobra, nie jest... ale... Najpierw ale... robią demo, tak. Rozwalają całe demo i piszą to od nowa. Tak. Nie, tak, no to... tak jest zawsze. Ale to róbmy na odwrót. Niech oni najpierw zrobią grę, a później wytną jej fragment mówi, że tak nie można. Na 5 dni przed premierą. Jest aha, sens, no dobra, bo no. Sens, właśnie na tym to polega, bo wy widzicie... Tylko, że nie, bo to jest sens dla klienta. Sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak wygląda zatwierdzenie dema. Wersja demonstracyjna jest tak samo zatwierdzona, jak pełna wersja gry, czyli dwa miesiące przed tym, kiedy wydasz grę, gra jest zamknięta. To się zgadzam, że z tym jest i problem. I to się ale, tak nie może stać, nie ma, trzeba by było to odgórnie zmienić. Nie ma problemu, no tak, nie ma tego problemu na przykład na PC, nie? Mogłyby być demo Mortal Kombat Cross. Jest inaczej, by musieli nie mieć wydawcy. To by musiała być po prostu gra indie. No chyba, indie. Tak. No, jestem dobra. W stanie się zgodzić tak, że to może być problem. Tak czy inaczej, po Mortal Kombat, po Street Fighterach, nawet po Call of Duty się nie spodziewam dema. Chociaż w ogóle z Call of Duty też jest ciekawie, bo oni czasem wydają demo, nie wiem, pół roku po premierze, zauważyliście to? Tak. Na PS Store tak było, nie? Bo no to też się tak wydaje, można zrobić, to jest gra, która ma... klientów, tak, mówisz, no, tak, no coś jest. No ale mówię, to jest tak w ogóle kuriozalna dla mnie sytuacja. Takie gry mówię, dla mnie zupełnie nie robi, nie? Ale na przykład nową grę tego Davida Carre, to koniecznie sprawdzę demo, nie? Tam abstrahując od recenzji czy czegokolwiek. Ja sobie nie? Nawet nie wyobrażam, jak wygląda demo gry Davida Carre. Ale było. To jest bardzo Beyond łatwe akurat. Jeden ma taki mały rozdział, tak. Wyciągasz. Beyond było na pewno. To ci daje dobry wgląd do tego, jaka to jest gra, a jednocześnie nic ci nie psuje zabawy. Bo przecież te rozdzieliki trwają po 7-10 minut, nie? Gdyby oni mi dali pierwszy rozdział z Heavy Rainu na demo, to ja bym tak długo rozstawiała talerze, żeby się przestraszyła, że to jest gra, kurde, o nakrywaniu do stołu, nie? Nie, tam było, akurat w demie to pamiętam, była ta scena z bójką, co tam do prostytutki szedł ten detektyw, nie? To był ten fragment. Heavy Rain? Tak, w demie. Ten wielki miś. Okej. Okay. No. Więc takie gry, powinny być z demem. I indyki to też na pewno powinny totalnie, być z dema. Totalnie teraz gram w Fahrenheita w wersji w HD. Przy okazji chcemy też trochę o wersjach HD porozmawiać, więc wykorzystam do przejścia ten słowo. A mogę tylko jeszcze powiedzieć, że kilka razy mi się nie udało też spojrzeć w lustro w Hawirajnie, więc to... Props! On idzie i robi tak... I się nie patrzy w lustro, nie? Centralnie nie wpuściłem swojej byłej dziewczyny do mieszkania. Nie dlatego, że jestem jakimś strasznym bucem, który nie chciał wpuścić swojej byłej dziewczyny do mieszkania, tylko dlatego, że się od tylu ścian obiłem, że ona chyba słysząc hałas w środku, się zrezygnowała i sobie poszła. Bo tam, tak jak mówisz, tam każde otwarcie drzwi i tak dalej, to jest walka w ogóle, już no. Bohatera z samym sobą, nie? Może to znaczy wielki dramaty. Traktat tam o jakiejś chorobie, typu spadanie rozsiane. A i tak jest lepsze sterowanie przecież w Fahrenheicie, bo jeszcze nie było tego systemu, że musisz trzymać spust, żeby chodzić, nie? Że jakby miałeś osobny przycisk w ogóle za czynność chodzenia. I tylko mu joystickiem kierunek tego chodzenia. Tutaj masz tak, że po prostu joystickiem ale muszę te w ogóle te gry Carre, tak jakby one dają tylko kontekst do historii, nie? Bo tam ta historia się tworzy właśnie z tym, że ty nie możesz umyć zębów, albo tam masz wielki problem. Nie wiem, ja pamiętam, że ja nie wzięłam zakupów od żony Heavy Rain. Realnie ona do mnie powiedziała tam Ethan i sobie poszła taka zawiedziona, a ja się naprawdę starałam, nie? Ja tam stałam i brałam te zakupy chyba z 10 razy, zanim ona sobie poszła. Szkoda, że nie napisali tam scenki. Jak ona, wiesz, się wkurza i mówi znowu to samo. Tyle razy cię prosiłam, żeby to się zmieniło. Tam też było rozpinanie stanika lasy. Ej, to było rozpinanie stanika lasy. I tam
Ja nie pamiętam już tego. Jest tam scena, gdzie ta dziennikarka przychodzi do hotelu. Spoiler, ona jest dziennikarką. Przychodzi do hotelu. I się rozbiera, spoiler. Nie, właśnie nie rozbiera się, bo ty ją musisz rozebrać. A jemu tam porwali dziecko i bardzo chce się z nim przespać, bo to ma sens. Tak, a i, była, tam, była i, on, action, no. I tam realnie, ja nie wiem, bo to ja sobie wyobrażam, że niektórzy nastoletni chłopcy może mają z tym jakąś traumę, że nie mogą rozpiąć tego stanika. I ja to tam generalnie swojego przeżywałam, tak? I tam staram się i nie mogę, i to cały czas jest powtórzona ta scenka, że ona się patrzy, się z nim całuje i się patrzy do tyłu, że nie rozpiałam tego stanika i znowu się staram. I tam muszę to, jestem tak super na tym skupiona, że zapominam, co mam robić. Ciekawe, jak się namówię w to grały, to rozpinanie stanika. Jo, ale co z tym tym? I rzeczywiście zauważasz duży postęp w tej wersji HD? W sensie znaczy tam... Potrzebne no, to w ogóle było? Nie, to nadal jest kijowa gra. I jak ona, sobie, nie? Ona, tak, ona właśnie, mi się wydaje, że ona nam uzmysławia, wielu graczom uzmysłowi, jak kijowa jest ta gra. Bo to jest na przykład gra o człowieku, który jest tak załamany tym, że wbrew sobie zamordował innego człowieka, że wraca do domu i gra na gitarze. I dzięki temu dostaje plus 20 do samopoczucia. Tak, bo oni w depresję tak wpadają tam. O, napij się kawy, nie, tak. Zwoje do drzwi, idzie do drzwi. Nie, tylko game over, popłakała się. No. I właśnie, to jest, centralnie to jest gra o tym, że picie i sikanie sprawia ludziom szczęście. A jak ci spadnie ten poziom szczęścia, to pierwsze co musisz zrobić, to znaleźć gdzieś jakiś automat z wodą, a później pójść się wysikać i dostaniesz 5 punktów za jedno i 5 punktów za drugie. I już jest lepiej. Od razu tipsy i triki. Nie, jest bardzo słaba ta gra. I no ona wygląda teraz lepiej, chociaż nie jest tak, że wygląda dobrze. To nie, ona nie jest zrobiona od nowa, nie graficznie, tylko jest po prostu poprawiona. Aha, z tą sterowaniem nie powiedziałem, że to jest tragiczne. Jest po prostu poprawiona. Sterowanie nadal jest bardzo złe, tak. I no a przy okazji, ja nie wiem, ona może robiła tam w tym 2007 czy 2006, nie pamiętam, kiedy ona weszła. Może to robiło wrażenie, ale dzisiaj jak się, nawet już po tych grach Davida Cage'a i innych, jak dochodzisz do sceny, w której główny bohater uprawia karate z roztoczami. Uprawia karate, nie spodziewałam się słowa karate po słowie uprawia. To nie jest chyba, szczególnie to nie jest chyba spoiler, bo to się dosyć wcześniej w grze dzieje jakby. Tam się dzieją dziwniejsze rzeczy, jeżeli tam mamy jeżeli cokolwiek mamy spoilerować, to możemy spoilerować, no tam tak się dzieje. Ale, ja w ogóle właśnie nie do końca widzę sens wydawania takich gier w HD, bo to tylko szkodzi tej grze, to że ona się ukazała drugi raz. Mi się wydaje, że ona wyszła w 2005 roku i to jest. Ale to nie jest tak troszeczkę, że ona ma złapać jakby tą publiczność, która by w coś zagrała, a nie zagra już? No ale być może ją złapie, tylko później odstraszy. I oni już nigdy więcej żadną grę nie zagrają. Ja mam trochę z tym problem, że oni na przykład robiąc taką grę właśnie nie poprawiają rzeczy, które ewidentnie w tej grze kuleją. Ja rozumiem, że to jest zbyt duży nakład pracy po prostu już w tym momencie. A tam by trzeba nazwać scenariusz od początku. Nie, no tam okej, niech ten scenariusz zostanie, niech poprawią na przykład właśnie sterowanie, niech w tą grę gra się wygodniej. Na przykład gdyby zrobili ale Only the Dark pierwsze, że w tą grę by się grało szybciej, no to ja myślę, że byłoby super. W Resident Evil HD, które teraz no właśnie, to jest taki prawdziwy remake, nie? Znaczy to jest remaster remake'a tak naprawdę, bo to nie jest... Prawdziwy remake to jest nowy Abe. To jest gra odpisana zupełnie od początku. Ja mówię o sterowaniu teraz. Daj kubiesz kończyć. I właśnie jedną z najfajniejszych rzeczy, którą widziałem w tym remasterze remake'a, bo to nie jest remake tam jedynki, tylko to jest remaster remake'a z GameCube'a, tak? To jest sterowanie nowe, alternatywne, bo możesz grać normalnie tak jak... Albo nogami. Co? No, możesz grać normalnie albo nogami. No, albo po staremu, albo po nowemu. I to po nowemu faktycznie. Dziękuję. Potem X. No, X. Pokazujemy teraz rękami różne gesty śmieszne. No i to właśnie dużo robi, nie? Bo sama gra, jak już mówiłem właśnie o tych remasterach i sensie ich wydawania, to ten Resident Evil, no to jest super gra i w ogóle fajnie, że to powstało też na PlayStation 3, 4 i... Na Xboxy też chyba, nie? Na PC-a to teraz wyszło? Nie wiem. Jestem pewna Xboxa. Ja grałem na PlayStation 4. Grałem na PlayStation 4 i pierwsze wrażenie nie było jakieś super, bo ja mam cały czas w pamięci ten remake z GameCube'a, którego mam na dwóch płytkach i... Co? Mówię, że może myślę o czwórce, że jestem pewny, że jest na PC, bo wiem, że mam na wishliście. Nie, chyba też jest na PC. Chyba też nie, jest. Mi się wydaje, że też mam na wishliście pierwszą tą na Steamie. No ale okej. Dobra. I mówię, i pierwsze wrażenie tam graficzne czy coś, to nie zrobiło na mnie jakiegoś takiego super efektu wow i cokolwiek. Ale właśnie te zmiany właśnie w sterowaniu, coś tam, takie drobiazgi, no to już robią, nie? Ale z drugiej strony, też grałem niedawno w Grim Fandango HD, czy tam Remaster, czy cokolwiek, jak to się tam nazywa. I zupełnie nie mam pojęcia, czemu ta gra wyszła w takim kształcie, jakim ona wyszła.
bo ona ma, ona nawet nie ma poprawionej grafiki. Tam grafika jest poprawiona tylko... Podobno modele są poprawione, tylko światło modele, pada. Tak, no właśnie, ale tylko modele postaci, bo tam jest takie coś, że wciskasz select. Ja grałem na PS5 przede wszystkim. Jest point and click. Jest, ale daj mi powiedzieć. Ja mówię graficznie, no bo pierwsze co jak myślisz remaster HD, no to HD, tak? Grafika i wiesz, widać to, nie? A tutaj przełączając tym selectem właśnie wersję oryginalną, a wersję tą poprawioną, to tylko zmienia ci się na pierwszy rzut oka model postaci, który ma nowe tekstury. Faktycznie pada na niego ten jest dynamiczna zmiana światła, tak? Jeżeli stoisz koło lampy, no to jest cień, a nie tylko tam czarna plama na ziemi, tak jak w oryginale. A tekstury otoczenia to są po prostu upskalowane, nie? Żeby to nie wyglądało no, tak jak w oryginale. I to tak naprawdę graficznie wszystko, nie? Jedyna fajna rzecz, pomijając właśnie sterowanie, które też jest teraz ten point and click, a nie tak jak sterowanie czołgiem, tak? Ktoś tak mówi? Podobno jest achievement, tak? Że tam tank commander, chyba jak skończysz, tak, tak. Cały na tanku. A inna fajna, znaczy w sumie najfajniejsza rzecz w tym remasterze jest to, że możesz włączyć sobie ten komentarz twórców, który cały czas ci leci w tle, w każdej lokacji, kto inny. No prawie w każdej krainy, ale nie jest tak, że tam tylko na przykład ten team Schaefer cały czas gada, tylko tam różne ludki się wypowiadają i faktycznie idziesz gdzieś, on ci mówi, nie? Gdzie jesteś, jak to powstała ta scena, tam jakieś takie anegdotki, więc to dla ludzi, którzy znają tę grę sprzed lat, no to jest w sumie chyba najfajniejsza rzecz, nie? Bo samo przechodzenie tego samego, mówię, z postacią, która jest, no mówię, obciągnięta nowymi teksturami, no to nie jest jakiś super, nie? Bo nawet jak jest ten Tyga, będziesz widziała. Obciągnięta. No, czekałem na to. Jak się nazywa? Ja dopiero dotarło. Ten mechanik, kierowca. Glotis. To on. No, to jest demon. On jest demonem. No ale jest kierowcą. No tak. Znaczy on nie może być, on nie może prowadzić. No, nie, tak, nie może, no ale prowadzi. W każdym razie, no to jak na niego spojrzymy w tej nowej wersji, no to widzisz, że to jest po prostu taka wielka bryła, czy tam kilka brył, no. No tak, tak. To jest taki archaiczny, nie? Naprawdę mega, nie? Bo tak jak główny bohater jeszcze jakoś wygląda, nie? Bo on jest ten, no, ale no mówię, gra jest super dalej, bo to jest po prostu Grim Fandango, ale nie wiem czemu aż na taką łatwiznę poszło. Znaczy. I nie wiem jak będzie to... To jest też ogromna gra. Zdecydowanie na pewno największy sens jest zrobić takich remake'ów jak tego Resident Evil. Nie? Bo nie dość, że to jest w ogóle jakaś przełomowa gra i tak dalej, to przy okazji to jest dobrze zrobiony remake, który tak jak mówisz, że dostosowany do dzisiejszego gracza i tak dalej. Tak. Ale jeżeli już mamy zrobione kiepskie remake'i, tak jak jest z Fahrenheitem i z Grim Fandango, to ja rozumiem jeszcze przynajmniej... Jeszcze pan się nie zgadza, że Grim Fandango to jest kiepski remake, ale przynajmniej z tego względu, że to jest ten point and click. No właśnie, ale nawet jeżeli... To ja rozumiem, dlaczego się robi remake Grim Fandango, bo to jest gra, którą warto przypominać, którą warto, żeby ludzie w nią grali, żeby ją poznawali i tak dalej. Ale dlaczego tego Fahrenheita zrobili remake, to ja absolutnie ja wiem, nie rozumiem tego. To jest bieda alternatywa dla PC-ciarzy, którzy nie mają PS3 i PS4 i nie mogą zagrać... Nie, PS3. I nie mogą Grim Fandango zagrać? Nie mogą w Heavy Rain zagrać i no Beyond no. Nie muszą grać. Ale coś w tym jest, wiecie, bo ja pamiętam, że jak Heavy Rain wyszedł, to ja nie interesując się w ogóle, ja zagrałam Fahrenheit, ale zagrałam wtedy, pamiętam, z braku laku, jakiego gram. Nie miałam nic innego, więc pograłam w to. I pamiętam, że te gramy nawet miejscami bardzo nudziłem się, nawet już nie chciało grać dalej, ale przeszłam ją. Chociaż teraz jak wspominam, to bawiłam się całkiem nieźle, chociaż nie wiem, nie chcę sobie psuć. Ja się dobrze przy niej bawię w ogóle, no. To jest bardzo dobre określenie. Tylko nie wiem, czy on by chciał, żeby ja się bawił przy tej grze. Ale pamiętam, że w Heavy Rain naprawdę chciałam zagrać. Pamiętam to, że bardzo, bardzo długo i między innymi dlatego kupiłam PlayStation 3 w ogóle po ilu latach. Mhm. I pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to jest zapewnić sobie Heavy Rain. Tak, ale rozszerowałem to, co? Nie, wiesz co? Znaczy, ja mówię, ja gram akurat Heavy Rain, grałam głównie jako second player z osobą, która za dużo nie gra i dla mnie było po prostu fantastyczne widzieć w kimś, kto za dużo nie gra i kto pamięta w ogóle stare gry, że to jest w ogóle jakieś zupełnie nowe doznanie. Nie? Jeszcze kolejna rzecz, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jaki w Heavy Rain był rasistowski. Tam jeden z głównych bohaterów to jest czarnoskóry policjant, ten partner. Nie w Heavy Rain, tylko w Fahrenheitie, tak, profesji, innego profesji. Nie wiem, i też nie wiem, czy pamiętacie, ale za każdym razem, jak ten policjant pojawia się na scenie, leci muzyka funk, tak, on jest ubrany jako taki funkowiec. Takie idealne jakby reprezentacja czarnoskórego bohatera z umysłu 12-latka. Ale on nie był taki trochę z charakteru, w sensie ten typ? On nie był taki laid back? No nie do końca, znaczy... Pamiętam ten funk, pamiętam to w ogóle, jak ty powiedziałeś, to pierwsze, co pomyślałam, że tam jest funk w tle, ale jakoś tak... Jest nawet taka scena seksu, gdzie kamera się odwraca jakby i tylko leci ten funk i mi tylko brakuje takiego jakiegoś głosu, takiego czarnego, takiego...
Oh yeah! To było już za nic. No dobra, o Assassinie rozmawiać nie będziemy. Powiemy tylko w takim razie, że cały czas jest niby w produkcji. Do Michaela Fassbendera dołączyła być może Marion Cotillard. Być może mówię, bo to jeszcze kawał czasu do premiery tego filmu, bo to... Znana aktorka to jest. Grudzień 2016. Znana chociażby z Incepcji. A reżyserem tego będzie Justin Kurzel. No ale nie mamy czasu o tym gadać. On chyba nie jest znany. Ja przynajmniej go nie kojarzę, jego nazwiska. Ale nie chcę człowiekowi, wiesz, niszczyć kariery. Szczerze mówiąc, nie znam go. No i tyle. Jest już godzina, więc sekcja komentarzy przyszła. Ty, Iga, masz jakieś pytanie? Też chciałaś, nie? Komentarz, znaczy się. No mam jakiś. No mów. To ale proszę. To czemu ja mam zaczynać? A dlaczego nie? Panie przodem. Ja mam pytanie do mnie i do Kuby i mam drugie pytanie do mnie i do Kuby, bo jako, że się podłączyłam niegodziwie pod wątek pytania do Kuby, to nie dostałam swoich pytań, tylko Iga też może odpowiedzieć na moje pytanie do Kuby. A mam pytanie o Let's Play. Jaka łaska. O Let's Play, czy będzie duet Iga i Kuba. Jeszcze o Lola mnie pytali, czy wrócę do nagrywania Lola. Tak, i otwieramy skrzynki w czy moje, czy w Cesie. A ja nie wiem, ja myślę, że możemy wrócić. Temu. Zobaczymy. Teraz rodzi się nowa inicjatywa, o której pewnie już dawno wiecie. Ale to zobaczymy, jak to z czasem, ale może to jakoś połączymy. I mam takie to pytanie, wie? Które być może... Ja nie wiem, czy Kuba go już nie wybrał, bo widzę, że wyciągnął telefon ja i go szuka. Inne takie... I mam takie pytanie i chyba. Myślę, że możemy na nie odpowiedzieć w trójkę, bo czemu nie jest to ogólne pytanie? Możemy w ogóle odpowiedzieć w ciemno. Czy najpierw cztery, tak, nie? Nie. Ja nie ma, to nie jest pytanie binarne. Która gra od początku to przygody tym światem? Nie wiem, to która gra była dla was przełomowa, wywarła ogromne wrażenie? Wybrałem to pytanie. I zmieniła coś w waszym postrzeganiu tej dziedziny mediów? Ja nie powiem, nie wiem. Ja co, się bardzo... Wybrałeś to pytanie i nie znasz odpowiedzi. Nie, bo tam jeszcze coś jest o ty. A to zaraz ty masz na następne, tak, bo tutaj jest dalej. Czy uważasz, że... Tak, ale ja się nad tym pytaniem zastanawiałam bardzo długo. Ja się po prostu zastanawiałam, którą grę pamiętam najbardziej z najbardziej odległych czasów. Mhm. Najbardziej pamiętam i teraz to jest Bubble Bobble. Na Commodore 64 to miałam. Pamiętam, że byłam tak totalnie zachwycona, że przychodziłam to w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Tylko ja nie wiem, czy wy pamiętacie taki moment, bo ja miałam ten moment przez bardzo długi okres mojego życia, kiedy ja sobie nie do końca zdawałam sprawę, że gry to jest zamknięty system, tylko że one były jakby takie troszeczkę magiczne, że tam się działy rzeczy i ja nie znam w ogóle tej gry. Nie, no ale po prostu chodzi mi o gry. Na takiej zasadzie, że... ja nie widziałam sensu takiego, że muszę spełnić jakiś stan, żeby coś się stało. Niektóre rzeczy po prostu się działy. Mieliście coś takiego, czy nie? Nie. Nie. Ale mogę odpowiedzieć, jaka gra była dla mnie przełomowa. Dobra, ale mi się właśnie wydaje, że Bubble Bobble, pamiętam też Lemmingi, pamiętam SimCity i SimAnty. Bardzo mocno. Dobrze. Pamiętam to. No, Planescape to... Torment, o czym mówiłem już wiele razy, i Half-Life, który mi pokazał, że... I Gothic! Mój to jest Gothic. W głupich strzelankach może być fabuła. Ja nadal nie jestem zdania, że to jest mądra fabuła. I nie, właśnie wcześniej w ogóle nie dostrzegałem. Tego, że w takich grach jak Wolfenstein albo Doom jest jakaś fabuła, to... O, Doom w życiu mi to w ogóle... W życiu Doom mi to super przełomowe. W życiu mi nie przyszło do głowy, nie, że nie, Wolfenstein jest jakaś fabuła. Właśnie idąc tropem Iggy, no to na pewno te pierwsze gry, czyli ja tam pamiętam... ze swojej takiej wczesnej przygody, no to, nie wiem, jakieś Goblins na 386, albo rzeczy na Amigę, którą miał mój kolega. Alcatraz, pamiętacie taką grę? Pamiętamy. Jeszcze Escape from Cold Tits i realnie jest taka gra, nazywa się Escape from Cold Tits i to jest, jak pamiętam, że byłam super wczytana na Amigę. I to właśnie była gra, która mi się wydawała super magiczna, tam były nieskończone możliwości. To nie jest prawda. A druga część komentarza? A druga część brzmi tak. Czy uważasz, czyli ja albo my, że twórcy gier jeszcze nas czymś zaskoczą? Mam na myśli, czy jeszcze ujrzymy coś tak przełomowego jak Wolfenstein 3D, lub czy sama technologia obcowania z grami jeszcze nas czymś zaskoczy? Co o tym wszystkim myślisz i kiedy Half-Life 3? To mówił Bartłomiej Ciżewski, moimi słowami, znaczy jego słowami ja mówię. W każdym razie, tak, no oczywiście, myślę, że nas zaskoczą. Przede wszystkim technologicznie, no bo cały czas jednak czekamy na ten powrót, czy tam drugą młodość VR, tak, teraz wysypie tych wszystkich gobli i innych hełmów. Myślę, że to będzie duży krok, jeżeli dobrze to rozegrają, a nie tak jak kiedyś właśnie w kinie. Jak Kinect. No to, znaczy nie, nawet jak mówię już o samym 3D, jak kiedyś to był przecież, też były okulary, tak, 3D i... No kurde, kiedyś pierwszy 3D było w ogóle bez niczego, to było złudzenie optyczne w latach tam 40 w ogóle to było?
No ale, później, już kombinowali z tymi hełmami, że tam wsadzali gdzieś człowieka, który tam machał, pamiętam taką rękę, tak? Taka wizualizacja dłoni, że ta dłoń się porusza w jakimś tam wirtualnym świecie. Myślę, że to będzie ważny krok, a przynajmniej może albo powinien nawet być. No i cały czas ta zmiana, ta zmiana technologiczna nadejdzie w momencie, kiedy faktycznie porzucimy pady, porzucimy telewizory i przeniesiemy się do jakiegoś tam, jak to powiedzieć, no innego wymiaru, nie? Troszeczkę. Augmented reality. No, to myślę, że to będzie przyszłość. Co do samych gier, to nie wiem. Nie chcę strzelać, to jest. Ja bym jeszcze powiedziała, że Wind Waker. Wind Waker nauczył mnie bardzo dużo, jeżeli chodzi o design. W sensie, ta gra jest tak spójna i ma tak dobry pomysł stylistyczny, że ja pamiętam, że bardzo dużo się uczyłam z tego świata. Dobrze. Mój komentarz od Komaro Komaresku. Pytanko i nic odnośnie Pixela niczego nada, żadnych gwałtownych reakcji werbalnych odnośnie treści jakości nowego reseta. Nic, ponieważ tydzień temu jeszcze nie przeczytałem tej gazety, ale w tym tygodniu już przeczytałem ponad połowę i mogę wyrazić moją opinię. Jest to gazeta, która absolutnie mnie nie zaskoczyła. Po pierwszym Secret Service jest dokładnie taka sama, na tym samym poziomie. Są tam dwie żałośnie słabe recenzje, Krugera i tego kolesia z Onetu. Fal, coś takiego. W każdym razie pierwsza jest bieżące chociaż recenzje? Tak. Możesz tego, podać, tak, właśnie możesz podać. Widzę, że tam Pixel. Leży Pixel. Pierwsza, a lepiej wygląda gazeta, jest lepiej. Kruger pisał o tej grze wyścigowej otwartej, z otwartym światem. The Crew właśnie, a The Krug. A drugi Szal. O, Szal! Koleś się nazywa Szal. Dzisiaj. Iga, jesteś on fire. A druga koleś się nazywa Szal, to jest Game of Thrones. Jest taka gra też. Tak. Też jest strasznie słaba ta recenzja. Kruger pisze w pewnym momencie, i to jest w ogóle dla mnie dziwne, jak dla człowieka, który nie pisze pierwszego tekstu o grach Talos ever. Że ja nie będę wam pisał, o czym ta gra. Nie będę wam pisał, czym ta gra jest, napiszę wam, czym ona nie jest. I on opisuje swoją idealną grę wyścigową, czyli to Test Drive Unlimited. To się nie robi, nie? No totalnie się tak nie robi, tak, no właśnie. Tak się dokładnie robi. Tak. To jest pisanie, które zamiast wylewać wiadro pomyj na The Crew i żalić się, że gra okazała się moim największym rozczarowaniem tego roku, wyłuszczę, czym The Crew nie jest. I później centralnie opisuje, czym ta gra nie jest. Ja rozumiem, że to jest słaba gra. Nie jest strzelanką. A przy okazji tu jest... Nie, za mało tak. Starania. To długa recenzja musi być. Taki wywiad z Peterem. Przy okazji też, ja nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy to jest już moje jakieś szukanie spisków. To jest bardzo negatywna recenzja gry, która jest obarczona zdjęciami i podpisy przy tych zdjęciach są bardzo neutralne. I ja mam takie wrażenie, że komuś bardzo zależało, żeby takie negatywne wrażenie nie było dla gracza, dla czytelnika, który się nie wczyta, tak. Który tylko przegląda właśnie tą gazetę. Pierwsze, ale po co by tak miało ten, być? No, jak? W sensie... no żeby złagodzić przekaz. Jest na końcu felieton Marcina Borkowskiego, pana od Top Secret. Pana, który ma szyję. Absolutnie nie ma nic w tym, ani jednego zdania treści i kontentu w tym felietonie. Jest też felieton Śledzia, który Iga czytała. To jest obrazko felieton. Tak, czytam go na głos i bardzo. Pierwszy w historii, nie? Jest dosyć słaby. Jest tak, nie ma czegoś takiego tam jak felietony graficzne. Pani Arkadź tam, zapomnij. Jest kilka artykułów przekrojowych, na przykład jest artykuł przekrojowo o historii Half-Life'a, z której nie dowiadujesz się nic na temat tej gry, ani jakby twórców jej i tak dalej, tylko jest sucho opisany sam proces tworzenia gry, że tutaj siedzieli i pisali kod. Później tam tutaj nie wyszło pisanie tego kawałka kodu, więc był crunch i tak dalej, i tak dalej. A właśnie powiedz, bo widziałam na okładce, jak pierwszy raz rzuciliśmy okładkę na grupę, czy tam ktoś rzucił, że miało być coś o Arcade. Tak? Ja dobrze pamiętam? Tak, jest jakaś historia. Nie czytałem tego tekstu. Bo to jest akurat tekst, który bardzo mnie interesował. Chciałem go zacząć czytać, ale on, jeżeli dobrze... automaty w naszym baraku, tak? To. W stół. Chyba tak. No nie wiem, nie miałam tego w rękach jeszcze. Chciałem przeczytać ten tekst. Przeczytałem jakieś dotąd, nie wiem ile to jest. Tak z 1/3 artykułu. On jest tak źle napisany, że stwierdziłem, że nie będę go czytał dalej. Napisał go Łukasz Dziadkiewicz. Nie wiem. Kto. Pozdrawiam. Jestem miły. Ja nie czytałem, nie wiem. Może jest fajne. Nie przeczytam. Nie, no ogólnie taka jest moja opinia. Jestem nadal na nim. Nie kupię kolejnego numeru. Ale wygląda ładnie w Secret Service. Kupiłem tylko dlatego, że to już nie jest Secret Service, więc stwierdziłem, okej, dam im drugą szansę, co nie?
No to kupiłeś go dokładnie z tego powodu, do którego ja go nie kupiłam. Nie? Jo, zmieńcie znowu tytuł. To ja was znowu to my kupię. No. To mam krótką pamięć. Mogę jeszcze jeden komentarz, taki szybciutki. Jacek Kaleta zapytał mnie, która konsola jest według ciebie najlepsza i dlaczego to jest Nintendo. To nie wiem, które jest... Znaczy, mam w sumie takie nie najlepsze, ale trzy ulubione, które w sumie wynikają z takiego pierwiastka pierwszeństwa. Czyli mój pierwszy handheld to był Game Boy Color, dlatego to jest jeden z moich ulubionych. Później PlayStation pierwsze, bo to była pierwsza konsola, którą sam sobie kupiłem. Pierwsza konsola stacjonarna. No i trzecia to jest DS. To jest takie moje trio, możecie powiedzieć swoje. I mam te trzy konsole zawsze przy sobie, tak, a propos. Jak to teraz? Masz? No tutaj. A, wytatuowane. Aha, to jest taka zagadka. Kuba podniósł rękę ogólnie. I tam, jak gdybym ale miał zrobić swoją... Ja przede wszystkim miałem dosyć mało konsol w życiu, więc moje top 3 to będą prawie wszystkie konsole, jakie miałem w życiu. Na pewno Xbox 360 to jest... No bo to była moja pierwsza duża konsola i najwięcej frajdy mi sprawiła. Druga to chyba 3DS. No a trzecia to Pegasus, ten stary. PSP. Pegasus, ja powiedziałem, że GameCube, bo to jest po prostu wspaniale zaprojektowana konsola, która ma zaskakująco dużo bardzo dobrych gier. A... 12 Dreamcastów. Dreamcast na pewno też by się znalazł w tym top 3, ja ale mam Saturna, na nostalgię, Saturna, na nostalgię po prostu Dreamcast, bo tam było Shenmue i tam to już mnie jest w stanie kupić. A tak to nie wiem. Może DS, bo naprawdę dużo, ale może Game Boy, ale późniejszy, Advance. Ale to tylko jeżeli mowa o konsolach, nie? Bo jakbym miał wybrać sprzęt, najlepszy sprzęt do grania, to chyba PC. Ja moment, kiedy poznałam konsolę, to jest moment, kiedy ja w ogóle przejrzałam na oczy i zobaczyłam światło. Przez 80% nie? życia grałem na PC-tach. Ja też, ale to nie znaczy, że to, każdy że uważam, że to jest najlepsze. Jeden dłużej, drugi krócej. No dobrze, to chyba tyle z naszej strony. Aczkolwiek cały czas jestem pod wrażeniem, jak dobrym sprzętem do grania jest 3DS. No i DS też, no bo DS robi jest to samo, co nie? DS jest lepszy, ma lepsze gry. No to prawda, kompatybilność. No dużo więcej, no ale tak, ale... Może ustalmy tak, gdyby 3DS miał bardzo rozbudowany sklep wirtualny, gdzie za małe pieniądze możesz kupić gry z DS-a, to byłby najlepszą konsolą mobilną ever, okej? Okay? Możemy tak ustalić? I tyle od nas dzisiaj. Dla was. Cześć. Cześć. Pa.